jestem lekarzem, lekarzem rodzinnym. Skończyłem kurs w kierunku naprotechnologii i zyskałem tytuł konsultanta medycznego naturalnego planowania rodziny. W związku z tym zajmuję się leczeniem problemów zdrowotnych kobiet, problemów związanych z niepłodnością i innych problemów związanych ze zdrowiem rozrodczym kobiet, z problemów ginekologicznych. To leczenie oparte jest o zasady naprotechnologii. Pierwszym elementem, pierwszym etapem takiego leczenia jest obserwacja cyklu. Jest współpraca z practitionerem, czyli z nauczycielem modelu Crichton. Model Crichton to nie tylko sposób obserwacji cyklu kobiecego, ale to jest system troski o płodność. I w ramach tego systemu troski o płodność odbywa się nauka obserwacji cyklu, nauka metody rozpoznawania płodności, ale także wszechstronna współpraca z instruktorem, z kimś, kto współpracuje z małżeństwem, żeby rozpoznać ich, pomóc rozpoznawać płodność i pomóc pracować nad najlepszym kontaktem psychofizycznym w dziedzinie, w małżeństwie, w dziedzinie rozrodczości, w dziedzinie seksualności. Spotkania z instruktorem są bardzo istotne. Każde małżeństwo czy każda kobieta, która chciałaby udać się do lekarza, żeby rozpocząć leczenie czy badanie swojego stanu płodności, pomóc wspomagać ten stan płodności, powinna zacząć od spotkań z instruktorem. Więc kiedy zwraca się do mnie, najczęściej przez telefon, czasem drogą mailową, małżeństwo albo kobieta, że chce przyjść do lekarza, zaczynamy od propozycji, od zalecenia, żeby zwróciła się do instruktora modelu Crichton. I podajemy namiary na najbliższych instruktorów albo prosimy, żeby poszukać na stronie organizacji Fertility Care Practitioners of Poland. Tam małżeństwo lub kobieta znajduje kontakt i zwraca się najpierw do instruktora. Wysłuchuje sesji wprowadzającej, a kiedy zdecyduje się, zaczyna regularne spotkania. Regularne spotkania z instruktorem modelu Crichton odbywają się indywidualnie. Każde małżeństwo przychodzi na wyznaczoną dla siebie porę, na wyznaczone wyłącznie dla nich spotkanie z instruktorem, gdzie uczą się obserwacji cyklu, a także rozmawiają na temat kontaktu małżeńskiego, kontaktu psychofizycznego, kontaktu seksualnego w małżeństwie. Uważam to za bardzo cenne, tą współpracę z instruktorem. Te spotkania mają wielki sens, więc zawsze kiedy mam małżeństwo, które leczy się u mnie, bardzo cenię sobie to, że równocześnie chodzą do instruktora modelu Crichton, równocześnie mają regularne spotkania z practitionerem, z instruktorem systemu troski o płodność. Dzięki temu wiem, że są objęci pewnego rodzaju troską, opieką tego instruktora. Nie tylko nauczą się bardzo dobrze obserwacji cyklu, bardzo dobrze rozpoznają biomarkery płodności, ale poza tym mogą pracować nad swoimi problemami, które dotyczą ich małżeństwa, problemami psychicznymi, problemami emocjonalnymi. Większość tych małżeństw to są małżeństwa z niepłodnością. Niepłodność dotyczy nie tylko ich sfery cielesnej, ale dotyczy też ich sfery duchowej, emocjonalnej. Współpraca z instruktorem modelu Crichton pozwala rozpoznać problemy emocjonalne, problemy małżeńskie, które rodzą się w związku z niepłodnością i pozwala pomagać jakoś na te problemy, pozwala znaleźć rozwiązania. Podstawową rolą instruktora w naprotechnologii jest nauka metody Crichton, bo jest to podstawowe narzędzie diagnostyczne, które służy później dalej do oceny tego, czy pewne rzeczy, które dzieją się w cyklu, są prawidłowe, czy nie. My możemy dzięki temu oceniać to, co się dzieje w cyklu. Także to jest ta podstawowa rola, ale z racji tego, że w Polsce metoda jest używana głównie po to, żeby leczyć problemy z płodnością,
to tutaj też ten aspekt psychologiczny ma duże znaczenie. To znaczy służymy też jako wsparcie, bo najczęściej spotykamy się z ludźmi, którzy mają pewien problem. Więc musimy być tym wsparciem dla nich i mieć w sobie wiele pokoju i spokoju, który będzie też tym ludziom pomagał. Na spotkania może przychodzić sama kobieta, jeżeli jest osobą, która jest samotna. Może też przychodzić małżonka, jeżeli jest sama, ale najbardziej cenimy sobie, kiedy przychodzą razem z mężem. Tak samo do instruktora modelu Crichton, jak do lekarza. Bardzo często małżeństwo uczestniczy razem we wszystkich konsultacjach medycznych i we wszystkich badaniach. Żony cenią sobie bardzo, kiedy mężowie są z nimi, czują się, że są wspierane, że czują, że mąż kocha je, rozumie je i wspiera w różnych trudnych sytuacjach. Są też pewne takie narzędzia w samym modelu Crichton, jak coś takiego, co jest zwane Spice Index, które ocenia też relacje między małżonkami i pomaga im zobaczyć ewentualnie problemy, które mają między sobą. I my tutaj później na tych spotkaniach też o tym rozmawiamy. I czasem dzięki temu pojawia się taka w relacjach między małżonkami większa świadomość tego, co jest nie tak, co można poprawić, albo wręcz odwrotnie, pokazuje się, że mają świetne relacje między sobą i naprawdę się pięknie dogadują. Instruktor także, kiedy kieruje do lekarza, informuje, zbiera wywiad dotyczący stanu zdrowia. Dzięki temu lekarz otrzymuje od instruktora nie tylko wiedzę na temat przebiegu cyklu kobiecego, ale także dotychczasowego leczenia i dotychczasowych zabiegów. Na bazie tego, co się dzieje w karcie, podejmowane są dalsze decyzje. Dlatego tak ważne jest to, żeby te obserwacje prowadzone były prawidłowo, żeby doktor, dostając kartę, wiedział, że to, co tam jest opisane, odzwierciedla prawidłowy ten cykl kobiety, z którą ma do czynienia, prawda? Bo każda kobieta jest inna i nie da się tutaj nic ustandaryzować. Ginekolodzy by chcieli, żeby każda kobieta miała cykl 28-dniowy, a takich kobiet generalnie w całej populacji jest około 8%. Czyli cała reszta nie łapałaby się w tą statystykę, prawda? Dlatego mając te obserwacje, które prowadzi kobieta, odzwierciedlają pewne objawy chorobowe, które mówią nam o tym, co nieprawidłowego może być w cyklu. I teraz kobieta obserwuje się i widzimy, czy prawidłowa jest miesiączka, czy prawidłowy jest cykl śluzowy, czy fazy cyklu są prawidłowe w długości, szczególnie tutaj ważna jest długość fazy popikowej, czy cały cykl nie jest zbyt długi, zbyt krótki, czy poziomy hormonów w tym cyklu są prawidłowe, to wszystko się oznacza. I teraz, jeśli pojawiają się też jakieś nieprawidłowości, jakieś nieprawidłowe krwawienia w tym cyklu, to one już pokazują na pewne procesy, które się dzieją i mogą powodować problemy dla tej kobiety, czy dla tego małżeństwa później, z zajściem w ciążę na przykład. Dlatego na bazie tego wszystkiego jest później prowadzone dalsze leczenie. Doktor widzi, że są jakieś nieprawidłowe krwawienia, czy brązowe krwawienia, to już jest sugestia, że jest problem na przykład z hormonami w cyklu. Jest nieprawidłowy cykl śluzowy. Wyliczamy współczynnik, który pokazuje, czy ten śluz jest prawidłowy, czy nie. Na bazie tego już można wdrożyć leczenie. Jest mało śluzu, wdraża się odpowiednie leczenie, żeby ten śluz poprawić, żeby jak najwięcej parametrów w cyklu było prawidłowych. W związku z tym jest większa szansa na to, żeby była ta metoda skuteczna. Wiedza na temat cyklu jest niezbędna do leczenia. I nawet to jest głęboki sens w tym, że biomarkery są obserwowane w sposób bardzo dokładny, że na karcie obserwacji mamy bardzo rzetelną, precyzyjną wiedzę na temat płodności, na temat przebiegu danego cyklu u kobiety. Niezależnie, czy problemem jest niepłodność, czy poronienia, czy inne problemy medyczne, torbiele w jajnikach, policystyczne jajniki, bo z takimi problemami zgłaszają się kobiety do lekarza zajmującego się naprotechnologią. We wszystkich tych sytuacjach bardzo cenne jest prowadzenie bardzo dokładnych obserwacji i
prowadzenie bardzo dokładnych zapisów obserwacji. Małżeństwa posługują się obserwacjami według modelu Crichton w celu starania o poczęcie albo w celu odłożenia o poczęcie. Nawet małżeństwa, które przyszły z powodu, że nie mają dzieci i chcą starać się o potomstwo, mogą mieć w niektórych cyklach takie zalecenia, żeby w danym cyklu nie starać się o zajście w ciążę. W związku z tym bardzo dokładne obserwacje objawów płodności w każdym cyklu pozwala rozpoznać stan płodności kobiety w danym dniu i pozwala przewidzieć, pozwala rozpoznać, jak ten cykl przebiega, czy jest to cykl prawidłowy, czy są w nim jakieś zaburzenia. Karta obserwacji jest zawsze pierwszym elementem, który chcę zobaczyć na początku każdej wizyty i wielokrotnie w ciągu tej wizyty omawiam z kobietą, która prowadzi obserwacje, to, co jest zapisane na karcie i co z tego wynika. Uzupełniamy się, prawda? My dajemy tą bazę doktorowi do tego, żeby on mógł pracować i podejmować decyzje o leczeniu. Czasem się tak zdarza, że jakaś para ginie na pewien czas i nie pojawia się na spotkaniach. Ja też mogę od razu zobaczyć, jeśli byli u doktora, jak są prowadzone obserwacje. Widzę to w karcie, zaglądam sobie w komputer i wiem, czy powinnam zadzwonić i powiedzieć, proszę Państwa, Państwo robią dużo błędów w karcie. Należałoby jednak umówić się na spotkanie. Czasem doktor wprost mówi do małżeństwa, że powinni przyjść na spotkanie, bo karta jest mocno niepoukładana. Staramy się, instruktor modelu Crichton, lekarz, na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile jesteśmy kompetentni, odpowiedzieć na potrzeby małżeństwa, odpowiedzieć na potrzeby pacjentów, które do nas przychodzą. Ale czasem problem wykracza poza nasze możliwości. Tak samo lekarz, jak i instruktor modelu Crichton nieraz muszą zaproponować wizytę albo u psychologa, albo zaproponować pomoc duchową opiekuna duchowego, kapłana. Czasem potrzeba zwrócić się do dietetyka. Tego typu rozpoznanie, że taki problem zaistniał, to może rozpoznać zarówno lekarz, jak i instruktor modelu Crichton. Po utracie dziecka w 2008 roku stało się, że... Rozpoczęliśmy spotkania, które były bardzo interesujące. Pierwsze prowadzono z nami wywiad i jakby przebieg tej naszej historii związanej z dzieckiem. Następnie rozpoczęliśmy uczenia się modelu Creightona. To jest obserwacji na podstawie śluzu szyjki macicy, dni rozpoznawania dni płodnych i niepłodnych w organizmie kobiety. I tych spotkań było kilka. Na każdym ze spotkań trenowaliśmy, że tak powiem, tą obserwację. Konsultowaliśmy, czy prawidłowo zapisujemy wszystko na wykresach. I po 6 cyklach zostaliśmy skierowani do konsultanta naprotechnologii, do pana doktora Kuźnika, do Skoczowa. No i tam jeździliśmy dosyć często, obserwując cały cykl, łącznie z przebiegiem, czy pęcherzyk dojrzewa i czy pęka we właściwym okresie, czy następuje owulacja w danym cyklu. I po kilku takich wizytach zostaliśmy skierowani na operacje chirurgiczne właśnie związane z narządami rodnymi kobiety. I po przebyciu tych operacji w roku 2010 do roku czasu doszło do poczęcia kolejnego naszego dziecka. Radość była bardzo duża, ale później niestety i rozczarowanie, ponieważ okazało się, że w 6 tygodniu ciąży nastąpiło obumarcie. No i nie jest to łatwe doświadczenie, kolejne trudne, ale wszystko oddaliśmy Panu Bogu i zawierzyliśmy Mu
że Pan Bóg ma coś jeszcze dla nas przygotowane. I tak upłynął niecały rok i odbywały się w Bielsku Białej rekolekcje z księdzem Johnem Bashebourą. To jest rok 2012. I na tych rekolekcjach było konkretne proroctwo dotyczące, że gdy dziecko się pocznie, u każdej kobiety obecnej na tych rekolekcjach, która miała poronienie, nie będzie już więcej poronień i dziecko będzie żyło. No i tak też dowiadujemy się po 2 tygodniach od rekolekcji, że do poczęcia doszło tak naprawdę według kart obserwacji jeszcze tydzień przed rekolekcjami. Czyli będąc na tych rekolekcjach już dziecko było poczęte. No i wtedy konsultowaliśmy się z naszym lekarzem, z panem doktorem Adamem. Następnie ciążę prowadził, ciążę całą prowadził jako ginekolog, położnik, lekarz, doktor Michał ze szpitala numer 1 w Bielsku Białej. No i tak owocem tej całej naszej przygody z ojcostwem, z macierzyństwem jest właśnie Tymoteusz, który już teraz przyszedł na świat w lutym. Doświadczenie utraty dziecka pokazało, że jednak wyroki Boże są inne. My sobie układamy, planujemy życie, a Pan Bóg coś tam zawsze lepiej od nas wie i lepiej. Ja teraz widzę, że to było o wiele lepsze. I kiedy można powiedzieć, też zbliżyłem się ponownie do Boga, do religii, bo no już wiek też swoje robi, że doświadczeń troszkę życiowych było wiele, ale to dało, że człowiek jakoś zaufał i stopniowo, można powiedzieć, tak uspokoił się, że nie ma u nas wiele. No i sama metoda tutaj na protechnologii bierze pod uwagę parę małżeńską, czyli spotkania odbywają się mąż i żona. Uczenie się tej obserwacji dotyczy głównie żony, ale również zaangażowany jest tutaj mąż. Może na tych kartach wpisywać konkretne obserwacje. Można lepiej poznać swój organizm, lepiej małżeństwo się rozumie, bo mąż wtedy wie, co dzieje się w organizmie kobiety. Tutaj jest większa wyrozumiałość na te różne zachowania, jakie może mieć kobieta w różnych fazach cyklu. No i jest to, myślę, metoda dla nas bardzo ważna, jak widać, konkretna, skuteczna. I no, zachęcalibyśmy wszystkich, którzy mają problem, którzy borykają się z pragnieniem bycia rodzicami, by zainteresowali się tą metodą, nie zniechęcali się różnymi trudnościami, ponieważ no, wymaga to pewnej wytrwałości, zaangażowania, takiej konkretnej tutaj dziedziny, przede wszystkim też zgodnej z systemem wartości, z nauką Kościoła. To jest ważne. I przede wszystkim bierze pod uwagę godność małżonków, godność każdej osoby ludzkiej. No, dla nas Tymoteusz jest trzecim dzieckiem z kolei. Tymoteusz jest z nami, a dwoje pierwszych dzieci wierzymy głęboko, że już ogląda Pana Boga twarzą w twarz. I no, czujemy się spełnieni i pogodzeni z tymi wydarzeniami, które nas dotykały. I takim wynagrodzeniem jest właśnie to, że tej całej naszej cierpliwości i zaangażowania, przede wszystkim wytrwałości w modlitwie, zawierzeniu Panu Bogu całej tej naszej sytuacji w małżeństwie, sytuacji jako przyszli rodzice. No i możemy powiedzieć, że jesteśmy obecnie bardzo szczęśliwi, że Tymoteusz jest z nami. Jest to taka dobra droga i właściwa droga, ponieważ no, człowiek może żyć w tym pokoju wewnętrznym, pokoju serca, zgodnie z sumieniem. No a Bóg jest wszechmogący i dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Coraz więcej chorób we współczesnej medycynie wymaga modyfikacji żywienia. Badania genetyczne, czy badania immunologiczne, czy enzymatyczne mogą nam wskazać, czy nie możemy mieć nabiału, bo mamy nietolerancję na nabiał, czy nie możemy mieć nabiału, bo jest nadwrażliwość na nabiał, czy szkodzi nam cukier z nabiału, czy nam szkodzi białko z nabiału, czy też inne związki. Teraz diagnostyka pomaga rozwiązać problem, dlaczego danej grupy pokarmów mamy nie jeść. Instruktora modelu Crichton i podajemy namiary na najbliższych instruktorów albo prosimy, żeby poszukać na stronie organizacji Fertility Care Practitioners of Poland. Tam małżeństwo lub kobieta znajduje kontakt i zwraca się najpierw do instruktora. Wysłuchuje sesji wprowadzającej, a kiedy zdecyduje się, zaczyna regularne spotkania. Regularne spotkania z instruktorem modelu Crichton odbywają się indywidualnie. Każde małżeństwo przychodzi na gości. Spotkania z instruktorem są bardzo istotne. Każde małżeństwo czy każda kobieta, która chciałaby udać się do lekarza, żeby rozpocząć leczenie czy badanie swojego stanu płodności, pomóc wspomagać ten stan płodności, powinna zacząć od spotkań z instruktorem. Więc kiedy zwraca się do mnie, najczęściej przez telefon, czasem drogą mailową, małżeństwo albo kobieta, że chce przyjść do lekarza, zaczynamy od propozycji, od zalecenia, żeby zwróciła się do instruktora. Jestem lekarzem rodzinnym. Skończyłem kurs w kierunku naprotechnologii i zyskałem tytuł konsultanta medycznego naturalnego planowania rodziny. W związku z tym jest system troski o płodność i w ramach tego systemu troski o płodność odbywa się nauka obserwacji cyklu, nauka metody rozpoznawania płodności, ale także wszechstronna współpraca z instruktorem, z kimś, kto współpracuje z małżeństwem, żeby rozpoznać ich, pomóc rozpoznawać płodność i pomóc pracować nad najlepszym kontaktem psychofizycznym w dziedzinie, w małżeństwie, w dziedzinie rozrodczości, w dziedzinie seksualności. Zajmuję się leczeniem problemów zdrowotnych kobiet, problemów związanych z niepłodnością i innych problemów związanych ze zdrowiem rozrodczym kobiet, z problemami problemów ginekologicznych. To leczenie oparte jest o zasady naprotechnologii. Pierwszym elementem, pierwszym etapem takiego leczenia jest obserwacja cyklu. Jest współpraca z practitionerem, czyli z nauczycielem modelu Crichton. Model Crichton to nie tylko sposób obserwacji cyklu kobiecego, ale to